Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja mam pytanie do posłów, którzy się podpisali pod tym projektem. W zasadzie trzy pytania. O wstyd. Jak wam nie wstyd? Tylu ludzi nie ma pracy. Tylu ludzi musi emigrować. Tylu ludzi nie ma pieniędzy na wykupienie recept. A wy zajmujecie się czymś takim? Albo związki partnerskie, albo awantura z panią Nowicką. Jak nie związki partnerskie, to mowa nienawiści. Jak wam nie wstyd? Z kim chcecie się ścigać? Z nimi? O przychylność krytyki politycznej i Gazety Wyborczej? O to chcecie się ścigać? Walczycie z religią. Walczycie z historią, z powstaniem styczniowym. Usuwacie godło z stron ministerstw. Jak wam nie wstyd? I to nie ja wam mówię, że ten projekt to gnioł. Dziękuję bardzo, panie pośle. Mówi wam to Sąd Dziękuję. Najwyższy. Panie pośle, czas minął. Dziękuję pani uprzejmie. Ja mam proszę mi nie grozić. Nie. Ja mam sprawę do pani marszałek. Proszę. Proszę o przerwę dla klubu Platformy Obywatelskiej. Pan pozwoli, że klub Platformy będzie sam decydował o tym, czy chce przerwy. Pan może zgłosić wniosek o przerwę dla własnego klubu. Pani marszałek, dziękuję bardzo. Panie pośle, przywołuję pana do rzeczy. Ostatnia szansa. Panie pośle, przywołuję pana do rzeczy. To jest gniot. Panie pośle.